czasie. W najbliższą niedzielę 13 maja, jak wszyscy wiemy, Dzień Matki. I w tym dniu harcerze oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów organizują obiad o godzinie 14. Oprócz obiadu zapowiadane są dodatkowe atrakcje, loteria, będzie jakieś stoisko z biżuterią i portretem będą malowane na miejscu, także zapraszam Państwa serdecznie o godzinie 14. Są jeszcze bilety dostępne, można je kupić dzisiaj u mnie i są jeszcze dostępne w polskich sklepach. Uprzedzam, żeby wykupić bilety w przedsprzedaży, bo przy wejściu liczba obiadów będzie bardzo ograniczona, ilość miejsc. Bilety kosztują $25 od osób dorosłych i 15 od dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Dzieci w wieku poniżej 5 lat życia są mile widziane i nie muszą płacić za bilet. Natomiast w piątek 25 maja o godzinie 19 zapraszamy na inscenizację sztuki według Mireya Szizgala. Sztuka ma tytuł Spróbujmy jeszcze raz. Jest to komedia, a autor, nowojorski dramaturg i scenarzysta znany jest m.in. ze współautorstwa znanego Tutsi, jeżeli Państwo pamiętają taki film, z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. Prześmieszna komedia, także zapraszamy. Jeszcze raz powtarzam, w piątek 25 maja o godzinie 19.30. Jest to komedia, jak wspomniałem, obfitująca w niebywale śmieszne sytuacje i dialogi, ale jest to również mądra opowieść. W pierwszej części on i ona spotykają się po latach i uznają, że warto spróbować jeszcze raz. W drugiej małżeństwo stara się pobudzić stygnące uczucia nowoczesnymi metodami terapii. Jak to się wszystko skończy, dowiemy się przychodząc na spektakl w piątek. Aktorami będą pan Jerzy Kopczewski, znany pod pseudonimem Bułeczka, profesjonalny aktor związany z Piwnicą pod Baranami i Teatrem Juliusza Słowackiego w Krakowie, oraz pani Bożena Rozworska, która w latach 1973-82 była aktorką Teatru Nowego w Zabrzu. Także jeszcze raz przypominam, 25 maja, piątek o godzinie 19.30. Bilety są w cenie $25 od osoby. Zapraszam serdecznie. Bilety dostępne są u mnie oraz w polskich sklepach.